Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Witam was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj, kurczę, wymyśliłem taki filmik, w którym nagram, jak pit się rozpędza i do jakich prędkości się rozpędza. Jak wiecie, mój pit to MRF 140 RCZ, czyli jest to wersja, która ma troszeczkę stuningowany silnik, a właściwie to, jeżeli chodzi o różnicę od zwykłego RCZ, to jest wałek rozrządu sportowy, tak zwany lekkie magneto, które też tam niby dodaje troszeczkę nie wiem, mocy czy szybkości rozpędzania się. Znalazłem właściwie to, wiedziałem o nim od dawna. Jest to taki kawałek drogi za tymi krzakami, który jest mało uczęszczany i w którym będziemy mogli przeprowadzić ten test. Jest to droga asfaltowa oczywiście. Ja tutaj będę jechał oczywiście na kostce, także chciałbym, żeby ten film był taki coś w rodzaju, wiecie, żeby fajnie by było, jakbyście wy też się pochwalili swoimi wynikami. Oczywiście te wyniki będą się różniły od siebie na pewno znacznie, choćby dlatego, że każdy z nas ma inną wagę, inny wzrost i może mieć też inne zębatki, także może być tak, że powiedzmy szybciej się rozpędza, ale później wolno jedzie, albo odwrotnie, że wolniej się rozpędza, ale masz większą prędkość maksymalną. Jak wiadomo, to jest pitbike, kurczę, i chciałem po prostu zobaczyć, jak on szybko pojedzie ze mną na pokładzie. Wiadomo, tu nie ma licznika, dlatego użyjemy, moi drodzy, aplikacji. Tu sobie odpalę nagrywanie, żebyście widzieli. Drag Racer się nazywa, to jest darmowa aplikacja i jak widzicie, tutaj mamy dystans, jaki pokonaliśmy najszybciej, prędkość rozpędzania się w danych przedziałach czasowych, kilometrowych, czyli na przykład, że tutaj do 20 się rozpędziliśmy powiedzmy w 2 sekundy, nie? I tak, tutaj już temat złapał GPS-a, ja tu jeszcze wejdę sobie w ustawienia, moi drodzy, i co zrobię? Tu są takie opcje, żeby wysoką dokładność ustawić, bo nieraz jest tak, że po prostu stoimy w miejscu, a on i tak coś tam pokazuje. Także o GPS mam 83%, najszybciej 3 km już pokazuje, także zrobię sobie około, nie wiem, 10 przejazdów, zrobimy, moi drodzy, i zobaczymy po prostu, widzicie, ruszyłem, jak to wszystko pomierzy ten prędkości. Także mówię, jak macie ochotę, to zmierzcie też sobie za pomocą, jak macie pita, bardzo bym się chętnie dowiedział, jak inne pity sobie śmigają, jak nawet inne modele, nawet taki RC czy HQ, czy nawet o, jakbyście mieli na przykład zwykłe opony, jaka jest różnica. I to będzie pierwszy etap, czyli przejazd na tym asfalcie. On będzie, zaraz zobaczycie, jaką będzie miał teksturkę. To będzie raczej nie taki asfalt gładki, tylko taki troszeczkę chropowaty. Wiadomo, no podłoże też może będzie miało jakieś minimalne znaczenie na to, ale to nie chodzi o to, tylko wiecie, chodzi o to, żeby tak mniej więcej złapać te, kurcze, te prędkości. Później pojadę gdzieś tam w teren i jeszcze znajdziemy prostą drogę, moi drodzy, prostą drogę do taką, wiecie, nieutwardzoną, no, zwykłą drogę leśną, czy tam taką, wiecie, błotnistą, piaszczystą, czy jaką tam się uda prostą znaleźć. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zakładam sobie temat na pierś, blokuję motocykl, mam nadzieję, że on będzie z automatu to wszystko już, kurczę, jakby, wiecie, nagrywał, łapał te prędkości, te interwały i tak dalej. O kurde, zobaczyć, jakiś kleszcz mi nie wszedł. Wiem, że kłasku się nie powinno kłaść na ziemi, no ale co ja wam poradzę. Dobra, teraz moja fonia będzie na pewno będzie niezbyt wyraźna przez to, że mam kask na mordeczce. Jak będę jechał, to już się nie będę do was odzywał, także tutaj przejedziemy tylko kawałeczek. Pokażę wam tą drogę i po prostu sobie, wiecie, po prostu sobie pojedziemy. Także co, spalamy sprzęta.
I moi drodzy, nie jest tak łatwo w tym wszystkim na całym nagrywaniem. Kurczę, zobaczcie, tutaj zainstalowałem w takim pokrowcu sobie telefon, ponieważ jest był problem z łapaniem sygnału w kieszeni. I musiałem skoczyć jeszcze do kumpla, żeby taki pokrowiec mi pożyczył. Przyczepiłem go tutaj i pomiary będą dobre. Zrobiłem kilka pomiarów. Teraz przejadę się z wami, tylko tak wiecie, żeby kurczę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I później jeszcze tylko znajdę jakąś szutrówkę i kurczę, zobaczymy. Mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi wynikami, bez żadnej ściemy. Ja się chwalę swoimi. Myślę, że PIT nawet całkiem idzie na stokowych ustawieniach, to naprawdę. Myślę, że na takim asfalcie na kosy to i tak zajebiście daje radę. Ciekawe, jakby to było na tak zwanych oponach szosowych. No ale cóż, na razie jeszcze tego nie mogę doświadczyć. Może kiedyś. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Zakładam kask. Jeszcze pomiar, jeszcze niech się zrobi. Będę tylko raz, przejadę z wami w tom i z powrotem. I lecimy szukać szutrówki, żeby po prostu tematu nie przedłużać. Później jeszcze wejdziemy po prostu w te tak zwane, wiecie, statystyki. O ty cholera. No i takie te przejazdy, moi drodzy, były. Jedziemy teraz na jakąś polną dróżkę znaleźć. Tam się chyba wszystkie podsumowania pozapisują, mam nadzieję. Kurczę, zaraz to sprawdzę i poszukuję polnej drogi. Moi drodzy, znalazłem tu kawałek, kurczę, takiej prostej drogi. To jest droga pokryta trawą. Także nie powinno być problemu, maszyna jest ustawiona już. Przejadę tylko w tom i z powrotem, bo nie chcę tutaj nikogo wkurzać, bo nie chciałbym dostać widłami w plecy. To jest droga prawdopodobnie jakaś taka polna typowo, ale tam są jakieś domy i nie chciałbym się nikomu narazić, dlatego pojadę do przodu na maksa i wrócę na maksa i zobaczymy, tylko z tego jednego pomiaru zrobimy, z tych dwóch pomiarów zrobimy po prostu taką średnią, także tak to będzie wyglądać. I teraz sam jestem ciekawy, czy na asfalcie pójdzie lepiej, czy tutaj. Zaraz się wszystko okaże.
powiem wam, moi drodzy, przejechałem parę razy fajnie, kurczę. I cóż z tego, skoro tutaj ciągle gubi GPS, także ten pomiar nie jest taki fajny. Szkoda. I moi drodzy, czas podsumować tą całą naszą przejażdżkę. Powiem wam, że no miałem problemy tutaj z tą aplikacją. Strasznie gubiła sygnał i tam w lesie się nie dało w sumie nagrać nic sensownego. Chociaż fajnie to się, fajnie naprawdę tam mi się pojechało. W sumie powiem wam, że po tych polnych drogach to jest lepszy fan niż po tej asfaltówce. Tam na polnej drodze czuć tą prędkość. Powiem wam, że 93 km na godzinę najwięcej się udało osiągnąć. Tu mamy taki wykresik. Nagrać mi się na telefon też nie udało, także seria porażek, moi drodzy, ale te cel osiągnięty, pomiar zrobiony, 93 km na godzinę, jak na takie mało pierdółkę, to myślę, że to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że to nie jest motocykl do zapierdzielenia, tylko do fanu na, powiedzmy, bezdrożach lub na jakimś tam sztorze. Także myślę, że pit, który jest przystosowany bardziej do terenu, i tak nieźle dał sobie radę, jeżeli chodzi o prędkość. No, ta aplikacja tylko straszna lipa, powiem wam. No, myślałem, że to będzie lepiej działało, ale no, ciągle gubiło sygnał i kiła. Jak widzimy tutaj do 54 sekundy, całkiem nieźle, później już tylko do 90 km 14,5 sekundy praktycznie i 286 metrów, także no, to już nie jest jakiś tam wynik elegancki, no ale powiem wam, że już tak nie upaliłem pita, jak dzisiaj jest naprawdę był, można powiedzieć, że taki gorący, że no, żałuję, że nie zrobiłem pomiaru temperatury. Ale za późno. Dobra, moi drodzy, pochwalcie się swoimi wyniczkami. Bardzo jestem ciekawy, jak to u was wygląda, zwłaszcza w innych modelach. Ciekawy, jak to wygląda na szosowych oponach. No i tyle z mojej strony. Dajcie znać, co u was. Elóweczka. Pozdrawiam.